się dobrze, że jest cała temat. Jest przygotowana, naprawdę pokażę Państwu plan. Jak po środkach się wchodzi, bo po środkach mówią więcej ludzi. A tutaj co, cyrk robicie? Dużo ludzi gminy jest. No, cyrk, tak. Ale ograniczenia GIS-u zostały zniesione. Dokładnie. Proszę sobie przeczytać rozporządzenie ministra zdrowia. Do 150 osób mogą być zgromadzenia, tak? Tak. No, ale no to o czym pani mówi? Nie na takim metrażu. Nieprawda. Nie, nie, nie ma metrażu. Nie ma metrażu. Jaki wymiar ma sala? Sala na 50 kwadratowy. Około. Około. To dokładnie proszę przeliczyć i wtedy powiedzieć, ile może być na sali osób. 20 osób. Nie zapraszacie sołtysa, nie zapraszacie ludzi. Sołtys nie został powiadomiony. Nawet nie został powiadomiony. Wszystkie Państwo uchwał są na lipie, tak? Termin, o, wiecie dobrze, że ten temat jest społecznie drażliwy. Proszę mnie przeszkadzać. Termin sesji i termin komisji był podany na lipie. Pani Przewodnicząca, ale jak dobrze pamiętam ostatnią sesję, to Pan Wójt osobiście powiedział, że musi lepiej przygotować i... I będą najpierw konsultacje społeczne. I były konsultacje, były referendum. Nic nie było takiego. Nic się nie odbyło kompletnie. Nie odbyło się kompletnie nic. Proszę Pani, ale jak Pani kłamie na dzień dobry, to jak Pani może rozmawiać? Pan Wójt to wszystko sprawdził. Pani Przewodnicząca, Pani jest nauczycielem, więc wymaga się Pani troszeczkę przyzwoitości. Ale Pan mi przerywa. Ja chcę powiedzieć, że konsultacje społeczne to jest kolejny etap tej procedury. Nieprawda, nie ma tam w projekcie uchwały nic na ten temat. Tak Pani kłamie. Ale to nie musi tego zakładać. A co musi? Procedura, która będzie dopiero... Opisaliście procedurę, nawet słowem nie powiedzieliście, że będzie... Proszę sobie przeczytać projekt uchwały. Są trzy dokumenty, które zamieślicie na nich. W żadnym z nich nie wspominacie, że przeprowadzicie konsultację. Proszę Pana, były komisji. Nie ma. Był na sesji pracownik gminy, który przedstawiał, jak będzie wyglądał dalszy etap postępowania. My w tej chwili podejmujemy tylko uchwałę o zmianie planu. Nie, proszę Pani. To, my wiemy, co to jest. To, co jest napisane. Proszę Pana, ja wiem, co my robimy. Proszę to są różne rzeczy. No tak, zamykacie przed mieszkańcami drzwi. A miało być tak wszystko jawne, publiczne. Ale jest jawne. Tak? Gdzie? Ale o co gdzie? No, o to już Pani zapomniała, co Pani mówiła wcześniej. Nie mogę się wypowiedzieć w tej sprawie. Ja tu Pani ludzie się wypowiedzieć. Jest Pani nauczycielką, to powinna Pani inwestorów. Prawdę. Wczoraj zaprosiliście na komisję przed to znaczy, inwestor nie, będzie, ale nie zapraszaliśmy inwestora. Inwestor sam przyjechał. To. Trzeba mu przyjść na komisję. Inwestor pojedynczo wchodzi. A skąd inwestor wiedział? Ktoś nas powiadomił? Było zebranie. Ale oczywiście było. Ale jakie zebranie? Czy na stronie internetowej jest jakakolwiek informacja, że będzie tylko możliwość 20 osób przy ogłoszeniu sesji? Nie, tu jest procedura. Trzeba przyjechać do gminy i przeczytać. I zrobić listę mówców wcześniej. Trzeba złożyć. Nie, są zaproszeni goście, zostaliśmy zaproszeni przez radnego pana Sławskiego. A niech Wójt wyjdzie i niech powie nam coś. A gdzie Wójt? Czy tam gdzie? Proszę nie wyjdzie. Wójt jest od tego, żeby ludzi. To wy robicie z nami? Ale to nie chodzi, proszę Pani, o to, że my to z Państwem robimy. Tylko my przestrzegamy... Proszę Panią, na oku mamy... A dlaczego Pan Wójt do nas nie podejdzie i nie porozmawia? Proszę Pani, na oku mamy te... Dwie. Czego Pan Wójt nie ma żadnych złych intencji? Jak to nie? Nie. Obiecam, że nie będzie, a teraz co robicie? Ale co Państwo? Że podpiszę, bo by mi było brać. Tylko jednego podpisu wam brakuje. Półtora tygodnia i już teraz jeszcze zrobimy w momencie. Ja to słuchałam. Wójt nie podejmuje uchwał. Radni podejmują uchwały. Ale wójt nie podejmuje uchwały. Wójt nie kieruje projekty. No właśnie. Proszę Panią, tam są las jest, a teraz potrzeba jest. Jest i koną minut. Wie Pani, ile to będzie trwało? Jest Pani nauczycielką. Ja dam do Pani. Ale co będzie, ile trwało? Przepraszam, bo nie dosłyszałam. Bo nie wiem, ile będzie... Ile wie Pani, ile będzie wirus trwał? Nie wiem. 5 lat. Może. I co? Będziemy je żyć w czym? W śmieciach? Nie chodzi o to, ale nikt nie chce mieć trwało w budynku. Jak to, proszę Panią, na oko wykopane jest. A co tam będzie? No właśnie. To będzie, proszę Panią, to na mózgu tak samo nie robię. Pan jest, Pan mieszka w Dalamówku, Pan wie o to, co chodzi. Nie wiadomo jeszcze, jak się to ogłosi. Dobrze, zrobimy wszystko. Telewizja będzie. Chcecie telewizję? Nie chcemy, to proszę nie zamykać. Chcecie telewizję, nie będziemy mieli. Nie, oczywiście, możecie Państwo za otwartymi drzwiami stać. Nie ma problemu. Super, tylko na razie ja będę.